To ja jeszcze raz serdecznie bardzo chciałbym Państwa powitać na kolejnym webinarium przygotowanym przez PWC związanym z szeroko rozumianymi zasobami ludzkimi. Ja nazywam się Michał Balicki, jestem adwokatem i starszym menadżerem zajmującym się tematem między innymi oddelegowania ze względu na to, że zajmuję się szeroko rozumianym prawem pracy. I będę miał przyjemność dla Państwa prowadzić dzisiejsze webinarium wraz z Barbarą Kolimeczko, która również jest starszym menadżerem, a w kontekście delegowań to jej specjalność to rzeczy związane z kwestiami podatkowymi i kwestiami ubezpieczeń społecznych. Będzie z nami również dzisiaj Bartosz Siwiak, który jest menadżerem zajmujący się również tematami podatkowymi, ZUS-owskimi, tak, czyli ubezpieczeń społecznych, prawnymi, a także wynagrodzeniami kadry menadżerskiej w bankach. Dzisiejsze webinarium, jak Państwo zapewne wiecie, dotyczy zaostrzonych zasad delegowania pracowników i tak naprawdę konsekwencji zmiany tych zasad dla firm, czyli dla Państwa przedsiębiorstw, jak to wpłynie na bieżącą działalność. Nasze webinarium dzisiejsze zdecydowaliśmy się podzielić na takie cztery główne bloki, tak, czyli tu, jak Państwo widzicie na slajdzie, czyli kwestia tych nowych zasad, rzeczy związane z praktycznymi konsekwencjami dla mobilności pracowników, jak to wpływa i równolegle toczące się zmiany związane z ubezpieczeniami społecznymi, a także od strony typowo praktycznej, tak, kwestia tego, jak technologia może nas wspierać w związku z zarządzaniem międzynarodowymi oddelegowaniami pracowników. I zanim przejdziemy do meritum, ja poprosiłbym jeszcze Bartka, bo będziemy mieli do Państwa jedną prośbę po zakończeniu naszego webinarium, ale o szczegółach opowie Bartek. Tak. Tak jak wspomniał Michał, będziemy mieli do Państwa prośbę o małą pomoc po zakończeniu naszego webinarium. Z tego powodu, że razem z materiałami po webinarium, które Państwu wyślemy, otrzymają Państwo również link do krótkiego badania ankietowego. Ponieważ jakby myśląc o dzisiejszym temacie, czyli dyrektywie o pracownikach delegowanych, ten temat jakby jeśli chodzi o taką warstwę polityczną, czy również ona jest uzewnętrzniona w materiałach konsultacyjnych dotyczących tej dyrektywy, rysuje się nam taki obraz migracji pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, pracowników niewykwalifikowanych, którzy konkurują z lokalnymi pracownikami na zachodzie Europy, raczej niskimi oczekiwaniami wynagrodzeniowymi i brakiem zabezpieczeń socjalnych, i to określenie social dumping pojawia się tam bardzo często. Chcieliśmy Państwa populacji zobaczyć sobie, jak wygląda charakter delegowań pracowników, w szczególności to, jak i dlaczego Państwo wykorzystują delegowanie pracowników i jaki wpływ te regulacje, o których będziemy opowiadali, mogą mieć wpływ na tą rzeczywistość związaną z delegowaniem pracowników. I tak jak wspomniałem, dostaną Państwo link do ankietki, która będzie krótka, to będzie maksymalnie 10 pytań. I wkrótce po webcaście postaramy się tą ankietę zinterpretować, opatrzeć jakimś komentarzem i opublikować. I ci z Państwa, którzy wezmą udział w tym badaniu, dostaną od nas jeszcze dodatkowo jakby indywidualną informację z linkiem do tego artykułu, gdzie będzie można się z tym zapoznać. Super. Dzięki, Bartosz. To w takim razie przechodząc już do meritum, tak, i naszego dzisiejszego spotkania, czyli kwestia tych nowych zasad i obowiązków związanych z delegowaniem pracowników. Tak, ale zanim przejdziemy do tych nowych zasad, to jedna
ważna rzecz, tak? Odwieczne pytanie i próba odpowiedzenia na nie, czym tak naprawdę jest delegowanie, tak? No, w naszej polskiej rzeczywistości na pewno nie ułatwia tego sytuacja związana z kodeksową definicją podróży służbowej i takie rozróżnienie, czym jest delegowanie, a czym jest podróż służbowa. Tak? Czy już weszliśmy w delegowanie, czy jeszcze jesteśmy w ramach podróży służbowej. Kwestie przepisów i wyjaśnień na poziomie Unii Europejskiej też tego nie ułatwiają, tak? W kontekście podróży służbowej, tak, no to na poziomie europejskim mamy informację, że to są wszystkie te czynności, kiedy nie jest wykonywana praca, tak, a nie wiem, są to konferencje, wyjazdy integracyjne i tym podobne rzeczy, gdzie to nie do końca stoi w zgodzie z definicją naszej podróży służbowej kodeksowej. Tak, sama definicja delegowania, jeżeli chodzi o przepisy europejskie, czy jak one zostały zainterpretowane do polskiego systemu prawnego, też nie pomaga, bo takowej definicji faktycznie nie ma. Tak, raczej jest informacja o tym, jak wygląda delegowanie i jakie punkty, jeżeli spełnia dana czynność, tak, można powiedzieć, że mamy do czynienia z delegowaniem, tak, czyli można sobie na podstawie tych przepisów przygotować taką checklistę i każdorazowo, indywidualnie, tak naprawdę case by case sprawdzać, czy mamy oddelegowanie, czy nie mamy oddelegowania, no i to wiadomo wtedy ciąży na pracodawcy, tak, który decyduje się wysłać takiego pracownika za granicę, aby prawidłowo zinterpretować te fakty. Tak. Tu na slajdzie Państwo widzicie, ja nie będę przechodził tego punkt po punkcie oczywiście, ale takie te najważniejsze cechy, które na bazie interpretacji przepisów i naszych doświadczeń udało nam się wyciągnąć przed nawias, że tak powiem, w kontekście identyfikowania tego, czy mamy do czynienia z oddelegowaniem, czy też nie. Tak. Kolejnym takim pomocnym czynnikiem jest poziom przepisów europejskich, tak, który identyfikuje trzy podstawowe modele oddelegowania. Oczywiście z tym zastrzeżeniem kolejny raz, tak, że to nie jest wyczerpująca lista. Tak, to są te główne modele w jakimś poziomie zidentyfikowanym przez prawodawców z poziomu Unii Europejskiej. Tak, czyli tutaj będziemy mieli do czynienia z umową z odbiorcą usługi, delegowaniem w ramach grupy i trzeci model delegowania to jest najem siły roboczej. Tak? Tylko proszę zwrócić uwagę tutaj w odniesieniu do tych wszystkich trzech modeli, cechą wspólną jest to, że zawsze pomiędzy pracodawcą delegującym, obojętnie czy to jest spółka z grupy, czy to jest agencja pracy tymczasowej, tak, istnieje ta relacja w postaci umowy o pracę z pracownikiem, który jest delegowany przez cały czas trwania tego oddelegowania. Tak. No i w przypadku tego pierwszego modelu, to umowa z odbiorcą usługi, no to tutaj jeszcze dodatkowym elementem jest fakt, że pomiędzy pracodawcą delegującym a odbierającym jest zawarta umowa o świadczenie jakiejś usługi, wykonanie czegoś, co ten pracownik ma za zadanie zrobić często właśnie w siedzibie tego pracodawcy odbierającego. W kontekście delegowania w ramach grupy, tak, tutaj sama umowa nie jest warunkiem koniecznym, no na pewno najistotniejsze jest to, żeby było jakieś powiązanie ze strony korporacyjnej pomiędzy spółkami, tak, tutaj w tym naszym przykładzie spółką A i spółką B. Natomiast w przypadku najmu siły roboczej, no to tutaj pojawia się umowa najmu pracowników, tak, czyli Agencja Pracy Tymczasowej wysyła pracowników. Nie do końca musi być to wyspecyfikowane, jaka to jest usługa, bo tutaj usługą samą w sobie jest ten najem pracowników, tak, i to jest najistotniejsze. I
W ramach tych modeli oddelegowań pracownicy, że tak powiem, krążą po Europie, tak? I co tutaj jest ważne, że przepisy, o których dzisiaj rozmawiamy, to są przepisy nakładające obowiązki, znaczy w tym kształcie, w którym one oczywiście istnieją. Mówimy tutaj o przepisach i o sytuacji, kiedy zagraniczny pracodawca przysyła pracownika do Polski, tak, wtedy do niego stosujemy polską ustawę i te obowiązki, które Państwo widzicie na slajdzie, to są właśnie te obowiązki nałożone na zagranicznego pracodawcę, który w jednym na przykład z tych trzech modeli decyduje się wysłać pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak? I wtedy stosuje się do niego tą ustawę, czy ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z 2016 roku, która to ustawa aktualnie ma być nowelizowana, tak? Ten plan powinien się zrealizować do 30 lipca bieżącego roku, gdyż taki Polska, znaczy wszystkie kraje Unii Europejskiej dostały deadline, tak, na implementację znowelizowanej dyrektywy do lokalnych porządków prawnych. I dlaczego tu podkreślam, że w kontekście pracodawców delegujących pracowników na terytorium Polski, bo sytuacja działa oczywiście w dwie strony. Jeżeli polski pracodawca wysyła pracownika na oddelegowanie do jednego z krajów Unii Europejskiej, powinien się liczyć, może się liczyć z tym, że podobne obowiązki, jak te tutaj wskazane na slajdzie, będą na niego czekały, tak, w tym kraju docelowym, nie wiem, czy to będą Niemcy, Francja, Holandia, tak. No to wynika z faktu, że dyrektywa w podobny sposób została implementowana w różnych jurysdykcjach na terenie Unii Europejskiej, tak? Czyli to jest to rozróżnienie, o którym należy pamiętać, że polska ustawa zastosowanie tak naprawdę do zagranicznych pracodawców, którzy przysyłają pracowników na teren Polski. Oczywiście bazując na naszym doświadczeniu często spotykamy się z sytuacją, gdzie spółki zagraniczne starają się cedować te obowiązki na lokalne spółki ze względu oczywiście na lepszą znajomość prawa, polską specyfikę, tak, więc gdzieś może się zdarzyć tak, że jeżeli Państwo będziecie przyjmowali pracowników z zagranicy, to zostaniecie poproszeni o wsparcie przy wykonywaniu tych obowiązków, jednakże to, proszę pamiętać, nie będą Państwa obowiązki, tylko tej spółki zagranicznej. Jeżeli chodzi o kluczowe zmiany, jakie niesie za sobą zmieniona dyrektywa i zbliżający się termin 30 lipca, tak, no, ja tu podkreślam ten termin, ale no, czy to się uda, to zobaczymy, tak, bo to tylko taka ma dygresja, że najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 22 lipca. Tak, no a jeszcze ustawa musi zostać uchwalona przez Senat, no i podpisana przez prezydenta, żeby ostatecznie móc być opublikowaną i stać się wiążącym prawem. Więc no, licząc od 22 lipca, no tych dni jest nie za wiele, więc zobaczymy, czy ten 30 lipca zostanie dotrzymany. Tak. Jeżeli chodzi o zmiany, to widzicie Państwo, myśmy starali się, bo to jest obszerna nowelizacja, tak, i staraliśmy się to pogrupować w jakieś punkty odniesienia, które by były łatwiejsze do dostrawienia i bardziej przydatne, tak. I tak naprawdę to te trzy główne grupy, które zidentyfikowaliśmy w kontekście oddelegowań, tak, no to po pierwsze warunki oddelegowania, kwestie okresu oddelegowania i obowiązków związanych ze zgłoszeniem / informacją, bo tu się pojawia jeden nowy obowiązek. Tak. Czyli jeżeli chodzi o same warunki oddelegowania, no to kwestia wynagrodzenia, to już na pewno Państwo słyszeliście, bo ten temat wielokrotnie gościł na
łamach różnych gazet, tak? Czyli kwestia dostosowania wynagrodzenia pracowników lokalnych na rynku, w którym mamy oddelegowanie, tak? Zwiększenie wymogów w kontekście warunków zakwaterowania albo, jeżeli nie mówimy o zakwaterowaniu, to dodatków z tym związanych, jakie pracodawca powinien wypłacać. Okres oddelegowania wiąże się z tym pierwszym warunkiem oddelegowania, czyli składniki wynagrodzenia na poziomie lokalnym, tak? I tutaj mamy dwie cezury czasowe, tak naprawdę 12 albo 18 miesięcy, i po przekroczeniu tego terminu właśnie przeskakujemy na te wyższe, powiedzmy z perspektywy polskiej, składniki wynagrodzenia, tak? Dlaczego 12 i 18 miesięcy? Bo 12 miesięcy to jest ten podstawowy termin i tutaj ustawodawca europejski dał możliwość w przypadku tam pewnych okoliczności przedłużenia tego terminu o dodatkowe 6 miesięcy, tak? W przypadku zajścia dodatkowych okoliczności można faktycznie taki wniosek złożyć o przedłużenie. I co jest istotne w ramach liczenia tych terminów, tak, że te terminy jakby nie są związane stricte z konkretnym pracownikiem, tak, tylko z pracą albo stanowiskiem, na które dany pracownik jest oddelegowywany, tak? Czyli chodzi tutaj o sytuację, żeby nie próbować zastąpić jednego pracownika drugim pracownikiem w celu przerwania tego terminu. Kwestia obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych, tak? Czyli ta trzecia grupa, tak? Czyli rozszerzenie obowiązku aktualizacji tego zgłoszenia PIP w trakcie oddelegowania, jeżeli zajdą jakieś istotne zmiany. Teraz ten przepis trochę był martwy, bo on nie dotykał tego kręgosłupa oddelegowania, tak, czyli kto był oddelegowany na jak długo i czy warunki tej osoby w jakim stopniu się zmieniały, tak. Tych danych nie musieliśmy aktualizować, teraz będzie taka potrzeba. Wspomniana już przeze mnie wcześniej procedura powiadamiania o przedłużeniu o te dodatkowe 6 miesięcy samego oddelegowania, no i obowiązek informacyjny, czyli nowy obowiązek, który się pojawia, tak, czyli obowiązek przekazania przez pracodawcę wysyłającego pracownikowi informacji na piśmie, tak, o warunkach zatrudnienia. I to tak naprawdę to pogrupowanie to ono jest, tak powiem, dosyć mocno skondensowane. My jeszcze w szczegółach oczywiście o tym powiemy w dalszej części prezentacji, kiedy będziemy mówili o kwestiach, jak te zmiany praktycznie wpływają na to, co będzie się działo w ramach organizacji pracodawcy, który deleguje pracownika. I teraz miałbym do Państwa prośbę, mianowicie o odpowiedzenie na krótkie pytanie ankietowe, tak? Prośba o zaznaczenie jednej odpowiedzi. Pytanie, czy podjęli już Państwo wstępne działania w celu dostosowania polityk oddelegowań do nowych wymogów, tak? Tu dostosowania polityk oddelegowań, to oczywiście proszę to czytać, że tak powiem, w cudzysłowie, bo też chodzi nam o informację, czy już Państwo jakoś działacie, czy myślicie o tym, żeby dokonywać zmian w celu dostosowania się do tego nowego reżimu prawnego, tak, w kontekście wysyłania przez Państwa pracowników za granicę, tak. Mając też z tyłu głowy to, że ten termin 30 lipca jeszcze nie nadszedł, tak, i czy raczej będzie to działanie dopiero po tym, jak te przepisy wejdą w życie.
Jeżeli mamy już wyniki, to prośba o wyświetlenie, tak żebyście Państwo mogli też się z nimi zapoznać. Jeżeli wyniki są już widoczne, to super, tak. No, powiem tak, rozkład jest taki, że odpowiedzi w kontekście tych przedsiębiorców czy tych z Państwa, którzy podjęli już jakieś czynności albo mają zamiar podjąć, jest na pewno dużą większością w kontekście pozostałych z Państwa, którzy nie mają na ten moment pracowników oddelegowanych, no co automatycznie jak gdyby powoduje, że w chwili obecnej nie ma potrzeby dostosowywania swojej organizacji do tej sytuacji. 17, tak, około 17% z Państwa, którzy są obecni na dzisiejszym webinarium, podjęło już takie czynności w celu dostosowania. Około 52% nie, ale planuję zrobić to w najbliższym czasie. Więc to też na pewno daje jakiś obraz tego co się wydarzy w najbliższej przyszłości. Dobrze, to teraz płynnie przejdziemy do tych tematów związanych z praktycznymi konsekwencjami i tutaj bym poprosił Bartka. Tak jak wspomniał Michał, jakby ta regulacja, jakkolwiek da się ją ująć w takiej dosyć skondensowanej formie trzech punktów, czy z drugiej strony ona też nie jest tak objętościowo duża jak zmiany, do których byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich miesiącach, to nowości, powiedziałbym, nowe zasady, które są wprowadzane poprzez tą dyrektywę implementowaną do polskiego porządku prawnego, mają na pewno dużą doniosłość jakościową, czego dowodzi również bardzo istotna dyskusja, krytyka jednych krajów albo organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej wobec tej regulacji, która to ma jakby znacząco zmienić obraz rzeczywistości delegowania pracowników w najbliższym czasie. My jednak skupimy się tutaj na aspekcie praktycznym, z tym zastrzeżeniem, że tak jak usłyszeliśmy, przepisy implementujące te regulacje do polskiego porządku prawnego są w fazie projektu. Niemniej jakby dyrektywa tworzy pewne ramy, poza które nasz ustawodawca wyjść nie może, w związku z czym jakby możemy przyjąć, że większość rzeczy, o których będziemy tutaj rozmawiali, na koniec dnia w tych przepisach znajdzie odzwierciedlenie. I jak sobie myślimy o nowych przepisach, tym najbardziej oczywistym poziomem, o którym musimy pomyśleć w kontekście wdrożenia nowych przepisów, jest dostosowanie swoich polityk, procedur i modeli delegowania. Czyli jakby takie, powiedziałbym, w najbardziej płytkiej warstwie typowo compliance'owe ćwiczenie, tak żeby dokumenty, na których się posługujemy, ale również same procedury w sensie sposobów działania powinny być zgodne z tymi zasadami. Nim jednak dojdziemy do tego momentu, kiedy będziemy w stanie to sobie spisać, musimy rozstrzygnąć sobie w sumie dosyć dużo bardzo istotnych elementów. I w niektórych przypadkach, w szczególności tam, gdzie państwo w dużej mierze opierają swoją działalność na pracy pracowników delegowanych, czasem może się to wiązać z bardzo dużą rewolucją w strategii wykorzystania pracowników delegowanych i do tego musimy sobie określić takie podstawowe elementy, czyli kwestie kosztowe, kwestie administracji monitorowania naszych wyjazdów, no i na koniec dnia takie obowiązki raportowe, informacyjne wobec czy to Państwowej Inspekcji Pracy, czy wobec podmiotu, który do nas wysyła pracowników. I tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę, mówiąc o tym, w tej części o tej regulacji, że z pozoru prostymi zagadnieniami, które
powiedziałbym, że w przepisie są zaadresowane jednym punktem, mogą ukryć się bardzo istotne problemy, zagadnienia praktyczne. I tutaj, jak wspomniał Michał, pierwszą dużą, istotną zmianą jest wprowadzenie takiego ograniczenia czasowego dotyczącego oddelegowania. To nie znaczy, że nie można delegować pracowników na dłużej niż 12 czy 18 miesięcy, ale oznacza to, że nasi pracownicy po upływie tego czasu, podczas którego możemy stosować sobie minimalne wymagania, które wynikają z przepisów dyrektywy, po tym czasie powinni być traktowani tak jak pracownicy lokalni. I jak spojrzymy sobie na katalog tych minimalnych wymogów, które zostały troszkę przeformułowane w tej nowej dyrektywie, to punktowo chcielibyśmy zwrócić tylko uwagę Państwu na kilka zagadnień. Pierwszą, prawdopodobnie najważniejszą, jest zmiana w wymogu dotyczącym wysokości wynagrodzenia. Dotychczas funkcjonujący wymóg zapewnienia wynagrodzenia minimalnego został zastąpiony wymogiem zapewnienia wynagrodzenia. I pod tym określeniem kryje się wynagrodzenie, które wynika z przepisów, obowiązujących przepisów prawa i powszechnie obowiązujących układów zbiorowych, co jest akurat bardziej charakterystyczne dla niektórych systemów prawnych zachodnich. I jak na pierwszy rzut oka patrzymy sobie w Polsce, nie mamy jakichś spotykanych czasem w innych krajach regulacji branżowych, sektorowych dotyczących wynagrodzeń, tylko mamy dosyć ogólną zasadę, która mówi o wynagrodzeniu, które jest niedyskryminujące. Niedyskryminujące wynagrodzenie będziemy musieli zapewniać pracownikom delegowanym. Poza tym wynagrodzeniem przykładowo możemy sobie zwrócić uwagę na fakt, że z tego katalogu, który istniał w poprzednio obowiązujących przepisach, zniknął na przykład dodatek za wynagrodzenie, dodatek i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Co nie oznacza, że takiego rodzaju wynagrodzenia państwo nie muszą wypłacać. Ponieważ jakby w tej warstwie było to ćwiczenie stricte jakby dotyczące zasięgu pewnych pojęć prawnych. Poprzednio wynagrodzenie nadliczbowe nie zawiera się w pojęciu wynagrodzenia minimalnego, ale zawiera się w pojęciu wynagrodzenia. I tu musimy sobie w praktyce, jak państwo będą przechodzić przez ten proces dostosowania się do wymogów, odpowiedzieć sobie na pytanie, co wchodzi w ten zakres pojęcia wynagrodzenie i jakie składniki muszą państwo pracownikom delegowanym zapewniać. I to działa, powiedzmy, w obie strony, to znaczy jeśli państwo wysyłają pracowników za granicę, to również muszą państwo sobie dobrze zidentyfikować wymogi, które funkcjonują w państwach, do których państwo wysyłają pracowników. I tutaj mogą państwo napotkać na dużo niespodzianek, choćby jako taki anegdotyczny przykład można podać kwestię zakwaterowania, gdzie w jednym z krajów Unii wymogi minimalne dotyczące zakwaterowania są określone jako minimalna powierzchnia, kubatura, ilość pracowników zakwaterowanych w jednym pomieszczeniu, wymogi dotyczące wentylacji i te wszystkie elementy muszą państwo być ich świadomi, muszą państwo być gotowi na nie odpowiedzieć, zaadresować je w tym, jak państwo wysyłają pracowników. Pewnym ukłonem w kierunku ułatwienia państwu tego ćwiczenia jest fakt, że przepisy przewidują, że oceniając wynagrodzenie pracownika delegowanego versus pracownika lokalnego, porównujemy kwoty brutto wynagrodzenia, a nie poszczególnych składników. Tu jednak zalecalibyśmy pewną czujność z tego względu, że jak sobie rozpatrywaliśmy, jaki efekt ta regulacja może mieć w praktyce. Czasem, jeśli państwo zapewniają pracownikom dodatki, pracownikom lokalnym dodatki, które są dodatkami za pracę faktycznie wykonaną, to czasem może dojść do sytuacji, że wynagrodzenie zasadnicze, które trzeba zapewnić pracownikowi delegowanemu, może być faktycznie wyższe niż wynagrodzenie zasadnicze,
zapewniane pracownikowi lokalnemu. I tutaj zwracamy szczególną uwagę na dużą ilość takich, może nie pułapek, ale elementów, do których trzeba przywiązać szczególną uwagę. W związku z tym, że mamy ten moment przejścia z zasad tych minimalnych poniżej 12 miesięcy do pełnych zasad dla pracowników lokalnych po upływie tego czasu, musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie, które składniki będą nam się pojawiały, to znaczy, które składniki musimy zapewniać pracownikowi już w tym okresie pierwszym do 12 miesięcy, a obowiązek zapewnienia których składników aktualizuje się dopiero po upływie tego czasu. I ze względu na to, że ta materia związana z przejściem tych wymogów może być z jednej strony skomplikowana, może też powodować w Państwa przypadku znaczący wzrost kosztu po upływie tego okresu, bardzo istotnym ćwiczeniem, które powinni sobie Państwo wykonać, to jest taka analiza tego, co muszą Państwo w tym momencie, jak będą wchodziły przepisy, co muszą Państwo zrobić z poszczególnymi przypadkami pracowników. Z tego względu, że projekt ustawy w tym kształcie, w jakim funkcjonuje teraz, zakłada, że nowe przepisy będą się stosowały do oddelegowań, które trwają w momencie wejścia w życie tych przepisów. Co znaczy, że możemy mieć pracowników, którzy już zbliżają się do końca tego okresu, podczas którego możemy stosować te obniżone wymogi dotyczące wynagrodzenia. Konsekwencją tego, że musimy sobie ustalić jakieś składniki i musimy sobie zaplanować, jak je wdrożyć, tak powiedzmy, na bieżąco. I jest też to, że dalej muszą Państwo jakoś operować tym systemem. I tutaj taka istotna przedkontrolna podpowiedź jest taka, że jednym z elementów, który jest wymagany przez nowe przepisy, jest to, aby składniki wynagrodzenia, które Państwo raportują, były raportowane w taki sposób, żeby można było zweryfikować, czy odpowiednie składniki wynagrodzenia są zapewniane pracownikowi. Czyli jakby tutaj musimy sobie zrobić taki mały audyt rozliczeń płacowych, żeby zobaczyć, czy to, co raportujemy jako wynagrodzenie na przykład pracownika z zagranicy, jest odpowiednio szczegółowo rozbite, czy może jakby jest raportowane jako jedna grupowa kwota, co może rodzić jakieś ryzyko. Dalej, jak już zaplanujemy sobie ten element wdrożenia, jak nam przepisy już wejdą w życie, pozostaje kwestia tego, jak będziemy sobie monitorować już w dalszym czasie, naszych pracowników oddelegowanych i ich mobilność, po to, żeby weryfikować sobie, w którym momencie wchodzą nam nowe przepisy, po to, żeby mieć możliwość weryfikacji wzrostu racji kosztów związanych z ich oddelegowaniami, czy w odpowiednim momencie aktualizować, składać zgłoszenia, które, tak jak wspomniał Michał w poprzedniej części, ten kontakt w postaci zgłoszenia z Państwową Inspekcją Pracy będziemy mieli potencjalnie częściej, z tego względu, że został rozszerzony katalog danych, które musimy aktualizować w razie zaistnienia ich zmian. No i na koniec musimy się również przygotować do tego, jak będziemy przygotowani do kontroli, z tego względu, że nowe przepisy rozszerzają też co nieco uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli chodzi o możliwość żądania informacji dotyczących pracowników delegowanych. No i jeszcze mamy możliwość kontroli wspólnych przez Inspekcję Pracy, właściwe organy w różnych krajach członkowskich. Więc jak widzimy, ten obraz, jakkolwiek na poprzednim slajdzie zamknęliśmy te zmiany w 3 latach, on może w Państwa praktyce być
stanowczo skomplikowanym w niektórych momentach procesem i warto się do niego przygotować. Tutaj w szczególności ten komentarz kieruję do tej grupy podmiotów, która w poprzednim naszym pytaniu jeszcze odpowiedziała, że nie wykonała żadnych działań. I myślę, że możemy przejść już do kolejnej części. Tutaj oddam głos mojej koleżance Barbarze Kolimeczko. Dzień dobry Państwu, Barbara Kolimeczkow. Ja tylko zapytam kolegów, czy mnie słychać. Panowie, jakbyście mogli odpowiedzieć. Słychać jak najbardziej. Super. Tak, głośno i wyraźnie. Nie miałam szansy się z Państwem przywitać z uwagi na drobne kłopoty techniczne. Cieszę się bardzo, że z Państwem jestem. Przechodzimy do kolejnego bloku tematycznego. Nadal będziemy mówić o delegowaniu pracowników, ale w innym kontekście. Mianowicie w kontekście przepisów koordynacyjnych w zakresie ubezpieczeń społecznych. I teraz tak, mówiąc o delegowaniu pracowników, ważny jest kierunek geograficzny, ponieważ w zależności właśnie od tego kierunku będziemy referować do innych przepisów prawnych. I tak, jeżeli oddelegowania odbywają się w ramach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii, dla uproszczenia będę mówić o oddelegowaniach w ramach Unii, będziemy referować do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, do rozporządzenia podstawowego, czyli to jest rozporządzenie numer 883/2004 roku oraz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady numer 987/2009, czyli do rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli oddelegowania odbywają się do bądź z krajów, z którymi Polska ma zawarte umowy bilateralne, czyli podwójne w zakresie zabezpieczenia społecznego, tam gdzie te umowy zostały zawarte, tam oczywiście posługiwać się będziemy przepisami tychże umów. Tutaj mają Państwo wypisane obecnie obowiązujące umowy, przykładowo są to umowy ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Koreą Południową czy Ukrainą. No i są oczywiście też oddelegowania do bądź z krajów trzecich, kiedy nie mamy żadnych międzynarodowych umów i tutaj decyduje zawsze prawo krajowe, polskie, jeżeli oddelegowanie jest polskie, jak również prawo kraju przyjmującego. My będziemy się koncentrować na rozporządzeniach unijnych, w związku z czym warto sobie uporządkować to, czego dotyczy koordynacja ubezpieczeń społecznych, a czego nie dotyczy. Możemy powiedzieć na pewno, że przepisy koordynacyjne nie zastępują poszczególnych krajowych systemów zabezpieczenia społecznego jednym wspólnym systemem europejskim. Każdy kraj zachowuje autonomiczność, jeżeli chodzi o ustalenie, kto podlega ubezpieczeniu społecznym w danym kraju, jakie składki należy odprowadzić, jakiego rodzaju świadczenia będą przysługiwać oraz na jakich warunkach. Natomiast koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu znieść utrudnienia czy negatywne skutki sytuacji, w której dana osoba miałaby podlegać ubezpieczeniom społecznym kilku państw członkowskich w sytuacji, kiedy jej aktywność zawodowa nie ogranicza się do jednego kraju członkowskiego. Przepisy koordynacyjne mają moc nadrzędną nad przepisami krajowymi państw członkowskich, oczywiście tylko w sytuacji, kiedy właśnie dana osoba przemieszcza się po terytorium Unii Europejskiej. Zakres rozporządzeń koordynacyjnych jest dosyć szeroki. Między innymi przepisy te określają ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych w stosunku do osób mobilnych, czyli tych, których właśnie ta aktywność zawodowa nie ogranicza się do jednego państwa, jak również regulują zasady dostępności świadczeń systemów ubezpieczeń społecznych, takich jak świadczenia chorobowe, rodzinne, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, czy też dostęp do opieki lekarskiej. I teraz jedną z naczelnych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym w ramach Unii jest to, iż dana osoba w trakcie swojej aktywności zawodowej w ramach państw członkowskich w danym momencie powinna podlegać ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego i co do zasady powinno być to państwo, w którym wykonuje ona pracę. Czyli jeżeli mamy pracownika polskiej firmy oddelegowanego do pracy w Niemczech, powinna taka osoba odprowadzać składki do niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego. Mamy oczywiście też wyjątki czy uregulowania szczególne, które dotyczą właśnie pracowników oddelegowanych,
przy spełnieniu określonych warunków, w tym w szczególności okresu, który nie powinien przekraczać 2 lat, w takiej sytuacji po uzyskaniu zaświadczenia A1 taki pracownik oddelegowany będzie nadal podlegał ubezpieczeniu w kraju stałego wykonywania pracy, czyli w naszym przykładzie w Polsce. Mamy też pracowników, których obowiązki regionalne czy charakter pracy wymagają tego, aby ich praca była wykonywana równolegle albo przemiennie z terytorium co najmniej 2 różnych państw członkowskich. W takiej sytuacji należy zidentyfikować ten jeden kraj, do systemu którego składki będą odprowadzane. I jest to zazwyczaj albo kraj zamieszkania, będziemy jeszcze o tym mówić, albo siedziba jednego z pracodawców. Jeżeli jest ich więcej, jeżeli jeden, no to tego jednego. Mamy też artykuł 16, który dotyczy sytuacji wyjątkowych, kiedy pracownikowi szczególnie zależy na tym, aby nadal w jego sytuacji zastosowanie miało ustawodawstwo kraju rodzimego. I tutaj, tak jak wspomniałam, dokumentem, który potwierdza pozostanie pracownika w systemie zabezpieczenia społecznego kraju rodzimego, tak więc jeżeli mówimy o delegowaniach, to w kraju stałego zatrudnienia jest zaświadczenie A1. Jest ono wydawane przez tą instytucję ubezpieczeniową państwa, w którym dana osoba będzie ubezpieczona. Co do zasady należy takie zaświadczenie uzyskać przed rozpoczęciem oddelegowania, natomiast zgodnie z obecnymi przepisami można uzyskać A1, mówiąc kolokwialnie, również po zakończeniu oddelegowania czy w trakcie jego trwania. Natomiast są kraje, które wymagają takiego zaświadczenia już od pierwszego dnia pobytu i tutaj długość takiej pracy wykonywanej za granicą, czy jest to rok, czy jest to 6 miesięcy, czy jest to może kilka dni, nie ma tak naprawdę znaczenia, też będziemy jeszcze o tym mówić. I teraz przechodzimy do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie podstawowe i rozporządzenie wykonawcze. Będziemy, proszę Państwa, mówić o propozycjach zmian. Pierwszy projekt tego rozporządzenia zmieniającego pojawił się pod koniec roku 2016. Przepisy nadal nie zostały uchwalone. Nie wiemy, kiedy to się stanie. Dlatego też obecnie będziemy dyskutować o tym, o czym się mówi w Parlamencie Europejskim, ale nie są to zmiany, które będą faktycznie wdrożone, które może się tak stać, że to są zmiany, które się potem pojawią, ale jeszcze nie mówimy o ostatecznym kształcie przepisów, bo tego po prostu nie wiemy. Celem wdrożenia rozporządzenia zmieniającego jest modernizacja obecnie obowiązujących przepisów, ich uproszczenie, zadbanie o prostotę administracyjną czy wykonalność przepisów. Głównie te zmiany dotyczą dostępu do różnych kategorii świadczeń. O tym dzisiaj nie będziemy mówić z uwagi na ograniczone ramy czasowe. To rozporządzenie zmieniające dotyczy też zmian w zakresie dotyczącym ustalania właściwego ustawodawstwa i tutaj się skupimy, w szczególności tam, gdzie zmiany to dotyczą, delegowania pracowników. I teraz mamy artykuł 12, ustęp 1. Ci z Państwa, którzy się posługują przepisami koordynacyjnymi w zakresie zabezpieczenia społecznego, wiedzą, że jest to właśnie przepis, który dotyczy pracowników delegowanych. Aby pracownik delegowany mógł pozostać ubezpieczony w kraju stałego zatrudnienia, zarówno pracownik, jak i pracodawca powinien spełnić kilka warunków. I teraz spójrzmy sobie na to, co się może zmienić. Po lewej stronie slajdu widzą Państwo, jak prezentuje się stan obecny, obecny stan prawny. Po prawej stronie przedstawiliśmy propozycję. Obecnie mówimy o pracowniku delegowanym. Propozycja natomiast rozróżnia pojęcie pracownika delegowanego od pracownika wysłanego. Pracownik delegowany ma być to taka osoba, która jest pracownikiem delegowanym w rozumieniu dyrektywy o delegowaniu pracowników, o której mówili koledzy. Chodzi o to, żeby skoordynować czy wyszukać pewne synergie między przepisami z zakresu prawa pracy i przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale jest to zmiana kosmetyczna. To oznacza, że pracownik, który nie będzie uznany za pracownika delegowanego w rozumieniu dyrektywy o delegowaniu pracowników, nie będzie potrzebował A1-ki. Tak nie będzie. Chodzi o takie właśnie rozróżnienie różnych kategorii pracowników.
Maksymalny okres oddelegowania obecnie wynosi 24 miesiące, czyli 2 lata. Można ten okres w takim szczególnym trybie artykułu 16 przedłużyć, ale co do zasady mówimy o okresie 2 lat. I teraz, jeżeli chodzi o zmiany, których możemy oczekiwać, to były dyskusje, aby ten okres oddelegowania skrócić do 18 miesięcy, czyli dokładnie do maksymalnego okresu delegowania, o którym mówią przepisy znowelizowanej dyrektywy. Natomiast nie wiadomo, czy to 18 miesięcy zostanie uznane za ostateczny kształt przepisów. Być może okres 24 miesięcy nie zostanie skrócony. Mówimy oczywiście o okresie delegowania w rozumieniu przepisów koordynacyjnych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Brak możliwości zastępowalności jednego pracownika, który był oddelegowany drugim, jest to zasada, która obowiązuje obecnie. Rozporządzenie zmieniające dopuszcza możliwość zastąpienia jednego oddelegowanego pracownika drugim oddelegowanym pracownikiem w ramach jednakże tego okresu oddelegowania, który się rozpoczął poprzez oddelegowanie pierwszego pracownika, czyli w ramach albo 24 miesięcy, albo 18, w zależności od tego, jaka długość ostatecznie znajdzie się w znowelizowanych przepisach rozporządzeń koordynacyjnych. Obecnie, jak Państwo pewnie wiedzą, aby ten sam pracownik mógł być oddelegowany do tego samego kraju docelowego, do tego samego przedsiębiorstwa, powinna być zapewniona co najmniej 2-miesięczna przerwa między takim jednym a drugim oddelegowaniem. Obecnie rozważane są różne scenariusze, natomiast jednym z nich jest wydłużenie tej obligatoryjnej przerwy do 3 miesięcy przed oddelegowaniem bądź wysłaniem. Następnie ścisły, bezpośredni związek pracownika z pracodawcą delegującym jest to coś, co się nie zmieni. Tutaj mamy tylko tą kosmetyczną zmianę, że rozróżniamy pracownika i pracodawcę delegującego od pracodawcy wysyłającego. Natomiast kolejna ciekawa zmiana dotyczy wymogu podlegania pod system zabezpieczenia społecznego kraju wysyłającego czy delegującego, czyli z naszej perspektywy, jeżeli mamy pracownika polskiego, którego chcemy wysłać do innego kraju, to musimy zapewnić, aby móc udokumentować przynajmniej 1-miesięczny okres podlegania pod polski system zabezpieczenia społecznego. Projekt nowelizacji przepisów koordynacyjnych zakłada, że ten minimalny okres podlegania pod polski system zabezpieczenia społecznego powinien wynosić 3 miesiące, a nie 1 miesiąc. I ostatnia zmiana, o której chciałabym wspomnieć, to jest to, iż obecnie, tak jak już mówiłam, A1 może być poświadczona w dowolnym momencie, również w trakcie trwania oddelegowania, czy nawet po jego zakończeniu. Natomiast proponuje się, aby uzyskanie certyfikatu było warunkiem oddelegowania czy wysłania. Co to znaczy? To znaczy, że nacisk będzie na coś, co po angielsku ładnie się nazywa pre-assignment compliance, czyli że ten dokument powinien być uzyskany i wydany przez władze ubezpieczeniowe przed rozpoczęciem takiego oddelegowania. I teraz, proszę Państwa, dużo mówimy o pracownikach oddelegowanych. Wiem, że w jednym z pytań pojawiło się pytanie o tych pracowników, którzy są wysyłani w podróże służbowe. I teraz chciałam Państwu zaproponować udział w ankiecie dotyczącej właśnie Państwa praktyki w Państwa organizacjach. Tak więc prosiłabym kolegów o uruchomienie tego pytania. Następujące, czy dla pracowników będących w podróżach służbowych występują Państwo o poświadczenie formularza A1. Nie jest to oddelegowanie, jest to podróż służbowa, może ona trwać jeden, może trwać kilka dni. Odpowiedzi mogą być następujące: tak, w przypadku każdej podróży służbowej występujemy o A1, bądź tak, ale tylko w przypadku dłuższych podróży służbowych, na przykład mają Państwo wewnętrzne regulacje czy polityki, zgodnie z którymi podróże służbowe do tygodnia, dajmy na to, nie wymagają uruchomienia przez Państwa procedury wnioskowania o zaświadczenie A1. Odpowiedź numer 3: tak, ale tylko na prośbę pracownika bądź spółki przyjmującej. No i mamy też możliwość 4: nie występujemy po A1, no bo skoro to nie jest oddelegowanie, to uważamy, że A1 nie jest potrzebna. Tak więc zachęcam do wyboru tych odpowiedzi. Pytanie dotyczące podróży służbowych jest o tyle ciekawe, że funkcjonuje takie przekonanie podtrzymywane też przez orzeczenia sądów
tym Sądu Najwyższego, iż sam fakt wystawienia A1 wyklucza możliwość, że pracownik, którego ten dokument dotyczy, mógłby być wysłany w podróż służbową. Że skoro jest A1, to to automatycznie oznacza, że mówimy o oddelegowaniu. Naszym zdaniem tak nie jest. Nie tylko naszym zdaniem, też zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie A1 w żadnym wypadku nie potwierdza formy wykonywania przez naszego pracownika pracy poza granicami kraju. Tak więc nie poświadcza tego, że pracownik jest oddelegowany, czy też nie jest oddelegowany. Natomiast zaświadczenie A1 potwierdza, iż pracownik w trakcie tymczasowego wykonywania pracy w innym kraju nadal podlegać będzie polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznemu i jednocześnie jest zwolniony z odprowadzania składek w kraju, w którym pracę faktycznie wykonuje. To jest charakter tego zaświadczenia, natomiast tak jak wspominałam wcześniej, nie wpływa, przepraszam, na kwalifikacje formy wykonywania pracy poza granicami kraju. I teraz, o ile się nie mylę, mamy już wyniki tej ankiety. Bardzo one są dla mnie ciekawe, ponieważ z nich wynika, iż większość z Państwa nie występuje po A1 w sytuacji, kiedy Państwa pracownicy są wysyłani w podróże służbowe. 14% występuje o zaświadczenie A1 i to jest postępowanie prawidłowe i bezpieczne dla państwa. 26% z państwa występują, ale tylko przy dłuższych podróżach służbowych. Jeszcze niecałe 7% występuje tylko w szczególnych przypadkach. Dobrze, wróćmy w takim razie do slajdów. To tak jak powiedziałam, wyniki są bardzo ciekawe. Te A1 powinny być uzyskiwane nawet na jednodniowe podróże służbowe i mogę Państwu z doświadczenia pracy z klientami, jak również własnego osobistego, potwierdzić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odmówi poświadczenia takiego zaświadczenia i wyda A1 nawet na jednodniową podróż służbową. I tak powinno być, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, to, że jest to A1 wbrew temu, co mówią sądy, nie oznacza, że nie powinna być uzyskana. Natomiast ustawodawca unijny dostrzegł pewną pragmatyczność związaną z krótkimi podróżami i w proponowanych zmianach znajdziemy zwolnienie z obowiązku aplikowania o poświadczenie formularza A1 w przypadku krótkich podróży służbowych. Krótkich to znaczy takie, które spełniają pewne kryteria ilościowe, jak i jakościowe. Ilościowe to znaczy ma być to podróż służbowa, której długość nie przekracza łącznie 5 kolejno po sobie następujących dni roboczych, a jakościowe to znaczy to nie może być nawet krótkotrwałe wykonywanie pracy poza granicami kraju, ale takie, które dotyczy świadczenia usług bądź dostarczania towarów. Żeby ta podróż służbowa była zwolniona z obowiązku uzyskania A1, powinna dotyczyć takich czynności jak uczestnictwo w konferencjach, w szkoleniach, w negocjacji umów handlowych, badaniu możliwości biznesowych. To są propozycje i nie wiemy, czy rzeczywiście takie wyłączenie, takie zwolnienie z tego obowiązku zostanie wprowadzone do ostatecznego kształtu przepisów, ale jest to istotna rzecz i dlatego postanowiliśmy Państwu o tym powiedzieć. Patrzę, że mamy tylko 4 minuty do końca, więc postaram się bardzo króciutko opowiedzieć o przepisach, które dotyczą pracowników wykonujących pracę w kilku krajach. Obecnie taki pracownik będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w kraju swojego zamieszkania, pod warunkiem, że w tym kraju wykonuje co najmniej 25% swojej aktywności zawodowej. Jeżeli tego nie robi, decyduje siedziba pracodawcy przy założeniu, że jest to jeden pracodawca. Jeżeli jest ich więcej, ten sposób identyfikacji systemu ubezpieczeń społecznych jest dużo bardziej skomplikowany. Natomiast
projektowane przepisy zmieniają tą zasadę w ten sposób, że jeżeli nie możemy powiązać pracownika z krajem zamieszkania, ponieważ nie wykonuje tam 25% swojej aktywności zawodowej, decydować będzie system zabezpieczenia tego kraju, w którym wykonuje największą część swojej pracy. I tutaj w tym przykładzie mamy sytuację pracownika, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, jednakże jego aktywność obejmuje 20% łącznego czasu pracy. W Wielkiej Brytanii wykonuje pracę mniej więcej w 35%. Tam też siedzibę ma jego jedyny pracodawca. Natomiast w Holandii wykonuje pracę w pozostałym wymiarze, czyli jest to 45%. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami decydujące będzie ustawodawstwo brytyjskie, ponieważ w Wielkiej Brytanii siedzibę posiada pracodawca. Natomiast biorąc pod uwagę nowe zmiany, właściwe byłoby ustawodawstwo holenderskie. Jest jeszcze druga zmiana, do której jednak nie zdążę się odnieść. Bardzo mi zależy, by Państwo jeszcze z nami zostali kilka minut. Króciutko powiem o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a Brexicie. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, w związku z czym pojawia się zagadnienie, co z A1-kami dla pracowników, którzy zostali oddelegowani, czy wysłali, czy skierowani do pracy w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przepisami przejściowymi formularze A1 mogą być wydawane do końca tego roku. Natomiast pozostaną w mocy nawet po tej dacie, jeżeli będą dotyczyły tej samej sytuacji, więc tego samego pracownika, tego samego pracodawcy, tego samego podmiotu przyjmującego. Co się stanie po 31 grudnia tego roku, jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, jakie będą regulacje, czy będą przejściowe, czy będą jakieś umowy koordynacyjne zawarte między Wielką Brytanią, czy Unią Europejską, bądź Polską. Dlatego też należy rozwój wypadków ściśle monitorować. I teraz kończąc ten blok tematyczny, chciałam powiedzieć, że w odróżnieniu od dyrektywy rozporządzenie jest aktem prawnym, który będzie bezpośrednio stosowany w Polsce, nie będzie wymagał implementacji do polskiego porządku prawnego. Dlatego też jak tylko zostanie uchwalony przez Parlament Europejski i ogłoszony w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej, będzie od razu stosowany w Polsce. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z nami, ponieważ monitorujemy te zmiany na bieżąco i jesteśmy gotowi Państwu pomóc, doradzić. Ja bardzo dziękuję i przekazuję teraz dalej temat Bartkowi. Tak, szybko opowiemy sobie jeszcze o tym, jak technologia może Państwa wspierać w zarządzaniu międzynarodowym delegowaniem pracowników. I tutaj podczas naszej prezentacji padło kilka terminów, 18 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące. Który z tych terminów tak w rzeczywistości ogranicza nam możliwość delegowania pracowników, stanowi taki prawdziwy limit delegowania pracowników? Tak naprawdę żaden. Z tego względu, że mówimy tutaj o jakby różnych grupach konsekwencji, które bardzo często są niezależne od siebie. To znaczy, jeśli weźmiemy sobie jako przykład oddelegowanie pracownika na 6, 10 czy 13 miesięcy, to musimy sobie spojrzeć na kilka obszarów i osobno dla każdego z tych obszarów zidentyfikować sobie, jakie są konsekwencje w zakresie dyrektywy o delegowaniu, jakie są konsekwencje w zakresie podatków, ubezpieczeń czy kwestii imigracyjnych. I tutaj chcieliśmy Państwu przedstawić takie narzędzie MyTrips PWC, które służy właśnie takiemu wstępnej identyfikacji podstawowych zagadnień w zakresie tych 6 obszarów i identyfikacji ryzyk, konsekwencji, których Państwo powinni się trzymać potem, wykonując jakieś czynności już o charakterze stricte compliance'owym. Czyli jakby wspiera to Państwa w wykonaniu najważniejszego kroku, zanim nasze oddelegowanie się rozpocznie. Zaletą tego narzędzia jest to, że ono daje taką life advice, w tym sensie, że korzysta z najbardziej aktualnych przepisów, wymogów i przykładowo w zakresie immigration korzysta z takich samych danych jak linie lotnicze, czyli jakby tutaj nie ryzykują Państwo tego, że to, co Państwo zobaczą w tym narzędziu, a co widzą służby na lotnisku, będzie jakoś znacząco się od siebie różniło. To narzędzie służy takiemu pierwszemu krokowi, czyli weryfikacji tych wymogów. Potem poza tym pozostają już poszczególne procesy mobility compliance i
wsparciem w realizacji tych obowiązków Mobility Compliance może być takie jedno narzędzie, które agreguje te wszystkie procesy, to jest My Mobility PWC i ono, tak jak wspomniałem, daje możliwość zarządzania różnymi procesami, gromadzenia danych demograficznych dotyczących pracowników, stwierdzania, kiedy nam upływają jakieś terminy, wymieniania się dokumentami z pracownikiem, tworzenia sobie pewnych kalendarzy, bo też bardzo istotną rzeczą są wszelkie zgłoszenia, obowiązki raportowe, zeznania i tym podobne, ale najważniejszym, powiedziałbym, czynnikiem na samym początku jest zidentyfikowanie, że mamy do czynienia z pracownikiem, który się przemieszcza transgranicznie, bo wielokrotnie spotykaliśmy klientów z sytuacją, zwłaszcza odnoszącą się do takich krótkich oddelegowań, gdzie działy HR w kraju przyjmującym trochę już po fakcie zdawały sobie sprawę, że biznes migrował pracowników transgranicznie, wysłał jakiegoś menadżera na kilka miesięcy do polskiej spółki i tak naprawdę to jest potem troszkę już ratowanie sytuacji i mitygowanie tych ryzyk, które już czasem się materializują, a taki bieżący tracking, bieżące monitorowanie tego, jak nasi pracownicy się przemieszczają i wykonują poszczególne obowiązki compliance'owe, pozwala Państwu po prostu bezpieczniej żyć z tymi oddelegowaniami. Oczywiście to są duże, skomplikowane narzędzia albo do obsługi większych populacji. Jeśli mają Państwo też takie potrzeby, żeby stworzyć sobie jakieś narzędzie, które rozwiązuje jakiś punktowy problem, na przykład tak jak Michał wspomniał na początku, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, czy z delegowaniem. Tutaj jak najbardziej też możemy Państwa wesprzeć zarówno merytorycznie, jak i technologicznie w przygotowaniu sobie takiego ułatwienia, które będzie Państwu pomagało w codziennej pracy. I tym samym w sumie chcielibyśmy zakończyć nasze dzisiejsze webinarium. Bardzo chcieliśmy Państwu podziękować za uwagę. Tak jak wspomnieliśmy na początku, wkrótce prześlemy Państwu materiały razem z linkiem do naszego badania. Wkrótce też podzielimy się wynikami tego naszego badania, więc liczymy na Państwa liczne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne webcasty PWC. Te osoby, które nie uzyskały odpowiedzi na swoje pytania w trakcie naszego webinarium, będziemy się z Państwem kontaktować jak najbardziej indywidualnie i odpowiadać na Państwa wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo.